Jeśli chcesz stać się niesamowitym kochankiem i być jednym z najlepszych, jaki kiedykolwiek miała w łóżku, musisz wiedzieć, jak wykonywać ruchy podczas seksu. Wiem, że to brzmi dziwnie i pewnie prychasz teraz z pretensją, że przecież nikt nie będzie cię uczył, jak się ruszać w łóżku, bo to jest oczywiste. No i na pierwszy rzut oka jest to prawda, przecież to czysta biologia, instynkt samca. Każdy facet wie, jak to robić. Tylko nie mówimy tutaj o wzięciu za włosy naszej partnerki do jaskini, zrobieniu swojego, żeby ją zapłodnić i nara... Ale na skupieniu się na jej przyjemności, a tego jaskiniowców nie nauczono. Dlatego ego do kieszeni i posłuchaj do końca, ponieważ w tym filmie podzielę się pięcioma wskazówkami, które postawią Cię na zupełnie innym poziomie niż każdy inny facet, którym kiedykolwiek była. Pamiętaj, żeby obejrzeć cały film do końca, bo każda technika jest bardzo istotna. Rób to powoli. Wielu mężczyzn robi ten błąd, próbując naśladować to, co widzą w filmach dla dorosłych, ruszając się tak szybko i mocno, jak tylko potrafią. To jest jednak zupełnie odmienne. Od tego, czego pragnie większość kobiet. Kobiety chcą poczuć połączenie, pragną obecności, bliskości z drugą osobą. Jeśli tylko stoisz z tyłu i jedziesz, jakby nie było jutra, poczuje się ona jak zabawka, niezdolna do połączenia z przyjemnością w taki sposób, jakby chciała. Dlatego rób to powoli, zbliżaj się do niej emocjonalnie, cały z pasją i skoncentruj się na wolnych, zmysłowych ruchach miednicą, bardziej w formie ścierania niż zwykłego walenia. Osiem płytkich, dwa głębokie. Nie wkładaj od razu głęboko. Zamiast tego urozmaicaj doświadczenie przyjemności swojej partnerki. Spróbuj wykonać osiem płytkich ruchów na każde dwa pełne, głębokie ruchy. To urozmaici doznanie przyjemności dla Twojej partnerki, kusząc ją głębokimi ruchami i sprawiając, że będzie chciała więcej. Warto, żebyś wiedział, że większość zakończeń nerwowych w pochwie znajduje się w jej początkowej części tak to mniej więcej 7-8 cm. Więc te płytkie ruchy sprawiają jej na pewno ogromną przyjemność. Co więcej, możesz na chwilę wyjmować penisa i pocierać nim echtaczkę. Sprawi, że już totalnie oszaleje i będzie błagać o więcej. Pamiętaj, że liczbę krótkich i długich ruchów możesz zmieniać, na przykład zrobić 7 krótkich i 3 głębokie, czy 6 krótkich, 2 głębokie. Sprawdź, co najlepiej na nią działa. Trzecia technika to trafiać w boki. Istnieje wiele różnych stref erogennych pochwie. Tak naprawdę pochwa to jedna wielka strefa erogenna, więc jeśli poruszasz się jedynie prosto, w sam środek, mocno i szybko, jak tylko możesz, przegapisz najbardziej wrażliwe miejsca dla kobiet. A co więcej, same zakończenia nerwowe mogą przyzwyczaić się do danego ruchu, co spowoduje mniejsze doznania u kobiety. Dlatego tak ważna jest zmiana rytmu i miejsca uderzeń. Niektóre z tych stref erogennych znajdują się po bokach ścianek pochwy, a większość mężczyzn nigdy nie eksploruje tych obszarów. Jeśli przekręcisz miednicę na jedną stronę i zaczniesz wykonywać osiem płytkich ruchów i dwa głębokie ruchy, zacznie odczuwać przyjemność w miejscach, o których nawet nie wiedziała, że istnieją. Uderz w prawo, Uderz w lewo, zmieniaj po prostu rytm w lewo i w prawo, po prostu szalej tą miednicą, poprowadź ją do ekstazy. Spróbuj eksplorować te uderzenia w różnych pozycjach, na przykład na pieska czy w misjonarskiej. Wybierz taką pozycję, która sprawia ci największą radość i co najważniejsze, żeby ona czuła się niesamowicie. Celuj w górę. Czwarta technika. Skoro mówimy o kątach, ważne jest także omówienie jak uderzyć w punkt G, jak wykonywać ruchy, aby stymulować punkt G. W pozycji misjonarskiej możesz umieścić poduszkę lub dwie. Pod biodrami partnerki, co podniesie jej miednicę, umożliwiając Ci łatwiejsze uderzenie w jej punkt G. Ważne jest, aby nie uderzać w ten punkt tak mocno, jak tylko potrafisz, a zamiast tego trzymać się tego samego motywu delikatnego kochania się z głębokim połączeniem, obecnością i czułością. Punkt G znajduje się tylko 5-7 cm wewnątrz kanału pochłowego w górnej części, więc uderzaj w niego delikatnie, pytając swoją partnerkę, jak to na nią działa i pozwól jej poprowadzić Cię dokładnie tak, jak tego chce. Uderzanie w punkt G może być jednym z najbardziej przyjemnych sposobów dla kobiet na osiągnięcie orgazmu pochwowego, choć obecnie w seksuologii odchodzi się od podziału na orgazm pochwowy i łechtaczkowy, gdyż punkt G to najbardziej unerwiona część łechtaczki, co sprawia, że kobieta osiąga dalej orgazm łechtaczkowy, a nie pochwowy. Co więcej, uderzanie w punkt G może doprowadzić do tryskającego orgazmu, więc na wszelki wypadek przygotuj ręcznik. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat punktu G i jego stymulacji, to zapraszam do obejrzenia mojego filmu na ten temat, którego znajdziecie tutaj na górze i w opisie pod filmem. To balansowanie między szybkimi i twardymi, a wolnymi zmysłowymi ruchami. Twoja partnerka chce poczuć głębokie połączenie i intymność przy wolnych i płytkich ruchach, ale chce również poczuć twoją siłę i pasję przy twardszych, szybszych ruchach. Balansuj między nimi, rób mocno i szybko, a następnie łącz to z głębokim całowaniem i wolniejszymi głębokimi ruchami. Potem wracaj do tych płytkich ruchów, z większym drażnieniem, a następnie do intensywności, wyrażając swoją przyjemność jękami i dzieląc się z nią, jak bardzo cię podnieca, jak gorąca jest, jak bardzo ją kochasz. Daj jej uczucie, że nie możesz się od niej oderwać. To sprawi, że oszaleje w łóżku i może doprowadzić do jednych z najlepszych orgazmów w waszym życiu. Warto również zauważyć, że każda kobieta jest zupełnie inna. To, co działa dla jednej partnerki, może być dokładnie przeciwnością tego, czego pragnie inna partnerka. Dlatego nie zakładaj niczego i pamiętaj, żeby zapytać się ją, jak się czuje, czy ma jakieś ulubione preferencje i czy może jest coś, czego na pewno nie zrobi i nie lubi. Nie jesteś przecież w stanie wiedzieć tego od razu, więc zapytaj, a dowiesz się. Mam nadzieję, że film był dla ciebie wartościowy. Nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału i polubieniu tego filmu. Dajcie znać w komentarzach, jakie ruchy są dla was najlepsze. chęcią poczytam wasze komentarze na ten temat. Ja jestem dr Dydol i leczę waszą seksualność humorem. Do zobaczenia.